Na program zaprasza Bonimet, producent mieszanki ziołowej Pulmo Bonisan na kaszel i przeziębienie. Państwu pytanie kolejne, czy jest możliwa terapia ziołowa na kaszel? No oczywiście, że jest, jak najbardziej. Nawet powiedziałbym, że ona zdecydowanie jest lepszym rozwiązaniem niż stosowanie leków syntetycznych. No bo cóż syntetyczne leko może stosować na kaszel? No można te, które hamują odruch kaszlu, a to nie jest leczenie kaszlu. Czyli nie stosujemy dekstrametorfanu, no chyba, że mamy bardzo nasilony kaszel, to wtedy na noc można podać taki syrop, bądź też kodeina. No to są surowce, które oczywiście można być używane, ale tylko rzadko, im rzadziej tym lepiej. Dlaczego? Dlatego, że w istocie należy leczyć przyczynę kaszlu. Dlaczego mamy ostry kaszel? Skąd on się bierze? On się bierze stąd, że przy stanie zapalnym toczącym się w obrębie gardła, tchawicy, bądź też niższych partii dróg oddechowych, występuje większa ekspozycja receptorów kaszlowych na działanie szkodliwych substancji. Po prostu stan zapalny śluzówki powoduje, że ona jakby zostaje w cudzysłowie, kolokwialnie mówiąc, zdarta przez ten stan zapalny i te receptory się odsłaniają i wtedy na przykład nawet jak wchodzimy do pomieszczenia ciepłego albo z ciepłego na zimne, zaczynamy kaszleć. Obojętnie jaki bodziec, nawet niewielki, stymuluje ten kaszel. Śmiech też ten kaszel może stymulować. Taka nadreaktywność tych receptorów spowodowana jest właśnie tym, że stan zapalny się toczy. I co trzeba zrobić? Trzeba stosować coś, co będzie łagodziło stan zapalny w wypadku kaszlu na poziomie gardła, skrzeli, tchawicy, czy w tych obszarach, o których Państwu wspomniałem. I cóż można stosować z preparatów ziołowych? No przede wszystkim takie preparaty, które mają w swoim składzie babkę lancetowatą, prawoślas, lukrecję, malinę, tymianek, lipę. To są wszystko substancje, które będą działały szeroko wachlarzowo. A to jest ważne, dlatego że czasami się pacjenci pytają, co w przypadku kaszlu suchego, a co w przypadku kaszlu mokrego. Otóż w takim połączeniu, gdy dajemy preparaty ziołowe, nie musimy się zastanawiać nad tym, jaki to jest rodzaj kaszlu. Dlatego że one działają szeroko wachlarzowe i na taki kaszel będą skutecznie działać. Jest też kaszel przewlekły, który na przykład wynika z tego, że pacjent ma przewlekły stan zapalny, wydzielina spływa przez drogi oddechowe, gromadzi się w oskrzelach, i on musi potem wykrztusić taką wydzielinę. Tak mają na przykład palacze, którzy sobie ten ruch migawkowy, nabłonka migawkowego porażają poprzez dym tytoniowy. Wtedy oni rano odkrztuszają dużej ilości wydzieliny. I w przypadku tego spływania kaszlu przewlekłego, ta sama mieszanka ziołowa, właśnie o której wspomniałem, tutaj macie Państwo ją na ekranie, może być stosowana również, dlatego że ona działa wykrztuśnie, przeciwzapalnie i wykrztuśnie oraz powlekająco na te błony śluzowe, które są zgromadzone, które powlekają drogi oddechowe od wewnątrz. Tak więc w przypadku kaszlu leczcie Państwo kaszel przyczynowo. Nie hamujcie odruch kaszlu, bo to nie jest leczenie przyczynowe, tylko likwidujcie stany zapalne oraz spływającą wydzielinę, która prowokuje wystąpienie kaszlu. Sponsorem programu był Bonimet, producent mieszanki ziołowej Pulmo Bonisan na kaszel i przeziębienie.